Siema, z tej strony Detektyw Nachos i witam was w drugim odcinku z Polski na modyfikacji. 1930 jest 1933 rok. W tamtym roku powstrzymaliśmy imperialne zapęty pana z wąsem i udało nam się podbić Niemcy, zrobić sobie go na papeta oraz odebraliśmy nasze tutaj lechickie tereny. Jeszcze nie wszystko skorowalane. Ale dobra, odpalamy. Teraz już właściwie jedynym naszym takim przeciwnikiem to będzie ZSRR, na którego będziemy musieli się oczywiście zbroić. Dobra, Poland first. I teraz tak. Lecimy pod Integrate Western Poland. Dobra, będzie w zachodnią Polskę zintegrujemy, czyli tutaj, no bo nie mamy tutaj korów i tak dalej. Dobra. Nie możemy tu korować. Musimy mieć więcej political powera. Czy możemy jakoś sobie zwiększyć political powera gdzieś tutaj? Chyba nie. No niestety, musimy poczekać. Po prostu aż będziemy mieli go więcej. Nam tutaj sabotują rzecz wszystko. Ale dobra, jak zaraz zintegrujemy. 140 dni to aż trwa, ale jak zintegrujemy, to już to będzie w miarę sensownie. A Brandenburgię porujemy. Zanim nam do reszty tutaj rozwalą wszystko. To. Dobra, zintegrowaliśmy sobie nasze ziemie zachodnie i teraz sobie pójdziemy pod koncepcję Polski od morza do morza, międzymorze robimy. I tak, zobaczmy sobie mapkę, nie tą, o. Mapka Resis. Co? My dostaliśmy kory? A, na to dostaliśmy kory. Ale już... A, na to... Cześć. Na to mamy kory. Na to też. Na to już nie mamy. Dobra. No to będzie trzeba po prostu tutaj kolejne miejsce skorowane. Następnie to. Ile będzie kosztowało? 100 coś. No dobra, tutaj sobie po prostu wszystko pokoruję. Czy możemy coś tutaj ciekawego? Nie. 35. Zresztą musimy rok poczekać. Dobra. Fanatyzm ideologiczny. Chcę, żeby Polacy byli takimi fanatykami. Wędkarstwa. Dobra, w sumie teraz byśmy ogarnęli te tutaj rzeczy. Chcemy robić lepsze odkręty podwodne. Ej, czemu mamy tylko jedną bazę wojskową? Czy to dlatego, że nam rozwalają nasze bazy wojskowe? W sensie wojskowe, wodne? Nie wiem. O. Bierzemy. Bierzemy to. Zas, jak na przykład mamy samoloty rozwinięte? Wydaje mi się, że w ogóle, samolotów w ogóle. Czy oni mają samoloty rozwinięte i mogą się z nami
O, możemy antiery. Dobra, chcemy antiery. Ej, ej, to jest dobre. Early fightersy. Chcemy. Jeju. Gdzie są te? Gdzie są podwodne? Ej, kurde, fajne to, tylko tracimy political powera, który jest nam bardzo ważny. Nie, z Litwą się nie dogadujemy, ponieważ Litwę będziemy musieli zaatakować. Dobra, teraz pora na modernizację naszego wyposażenia. Tak, to gotowe. O, teraz tutaj. No i co? No i myślę, że Polska będzie wielka i potężna. Jeszcze mamy parę lat do jakichś takich wojen poważniejszych. O. O Jezus Maria, już im ten. Już się zesrali po prostu UK. Tutaj coś się dzieje. Dobra, to będziemy z tą Litwą brać Międzymorze. To nie będziemy. Ile my mamy konwoi? Wow. W sumie możemy. Żeby jedno. Ale ja naprawdę nie rozumiem. Czemu ja mam tylko tak mało dockyardów? I anti-air. Okej. Okay. To możemy już nasze tutaj wojsko sobie jakoś tak bardziej ulepszać. Wow. Engineer Company najpierw. Ile mamy tych? Zaporek momentu minus 500. Dobra, to musimy poczekać po prostu. Wydawało mi się, że tutaj lepszy przemysł wezmę po Niemczech. Chociaż nie, no. Z 20 fabryk wziąłem, ale i tak. Wydawało mi się, że troszeczkę więcej będzie. Dalej. No dobra. To z Litwą się dogadajmy. Tutaj lecimy. Jeju, ale my wygenerowaliśmy world tension dużo. Dobra. Czego nam brakuje do życia? To możemy sobie po prostu poczekać. W ogóle zobaczmy, jakie statystyki oni mają. 21 cywilnych, 18 militarnych. Ej, to oni mają podobnie do mnie, tylko ja mam dwa razy większe wielkość. Węgry ten triatnon tego aktu prawnego się pozbyły. No dobra, spoko. Dalej, lecimy tutaj. Otmark. Musimy poczekać. Okej. Okej. Gdzie Międzymorze zaczyna rozrastać. Następni będą Łotwa i Estonia. Zobaczymy, co oni powiedzą na naszą propozycję dołączenia do Międzymorza. No ciekawe, ciekawe. To w ogóle. To 5 dywizji. W ogóle te 5 dywizji to ja wolałbym na piechotę, szczerze, żeby to była. I oni niech będą, nie wiem. Tutaj. O Rumunów. No ej, ja może zrobię tak. O! Patrzcie. Duplicate i to nazwę dywizje szturmowe. Save. Okej, Litwa i Estonia dołączyły. Dywizje szturmowe to będzie. O, szabelka. Nie, no może.
nie szabelka, ale... jaki można fajny znaczek. A gwiazdkę dajmy. I ich zmienimy właśnie na dywizję szturmowe. I dywizje szturmowe będą się opierać na tym, że będzie tutaj jeszcze support artylerii. Lecimy tutaj. O, Józef Piłsudski umarł? O nie. O nie, Józef Piłsudski. No trudno. Był dobrym przywódcą. Postawił Polskę na nogi. Ale życie każdego kiedyś się kończy. Niestety. Dobra, teraz tak, zobaczmy. Okej. Wszystko mamy skorowane. Pięknie. Ile mamy jakich fabryk? Militarnych tylko 10. Dobra, to... Anderburgia. Zacznijmy tutaj rozbudowę. Dobra, zaraz, co będzie? Nie, to... Chociaż już w tym roku można budować to, w sensie robić to. O! To i to. Świetnie. Co jeszcze tutaj możemy fajnego... Submission? Nie, to nie jest potrzebne. Military Police. Okej, okay. Ej, weźmy Military Police. Dobra, fajne. Okej. Okay. Szpitale polowe. Ale fajnie sobie tutaj robimy. Tanki nie są nam potrzebne, antytanki na razie niepotrzebne. No i tyle z ważniejszych rzeczy. Okej, weźmy sobie generała, chyba to niemiecki generał. O, infamy equipment już na plus, tylko support equipment na minus mocno. Ale to ja nasze dywizje szturmowe bym zrobił. Tak. Chcemy Rumunii jako przyjaciół naszych. Tank development. Dobra. Niech dywizje w ogóle się szkolą. Mamy strasznie małą armię. Musimy powiększyć naszą armię zdecydowanie. Ale w ogóle czemu wy na Rumunii stoicie, byki? Już lepiej jakbyście sobie stanęli na jakoś... O tak, po prostu. Lećcie tam. Nie możemy jeszcze zmienić, kiedy dopiero będziemy mogli. 36, okej. Okay. Weźmy tutaj ziomala, który nam będzie... jak to się nazywa? No, widzicie, Army Experience nabijał. Przyda. I co? Musimy się jakoś mocniej rozbudować. Mamy... fabryk wojskowych za mało, zdecydowanie. Tu 3, tu będzie 3. Antiery też 2 muszą być. Tak, no mamy bardzo, bardzo dużo zakupów do zrobienia. Ale czemu nie możemy? 35. O! Tu już nam się odblokowało. Lecimy.
Czemu oni nie są w... Czemu oni są w osi? A nie w Międzymorzu? Halo, oni są przecież naszymi... Co? Mają 8 dywizji. Okej, to nie będziemy im zabierać. Czemu oni mają swoją własną frakcję? Czemu nie są z... Oszustwo. Oni być z nami. No ale dobra, to możemy założyć, że wszyscy są z nami. Niemcy. No i co? Dobra. Ja myślę, że to tyle w tym odcinku. Jeszcze pomiędzy tym odcinkiem a następnym sobie tutaj chyba nic się teraz nie będzie działo, więc sobie po prostu poulepszam. Jak coś się będzie działo, to będę rozpoczynał nagrywanie. I co? Dzięki za oglądanie i siema!